Witam serdecznie. Nadchodzący weekend to trochę słońca, trochę deszczu, trochę chmur. Ot, taka zmienna pogoda z temperaturami od 6 do 10 stopni. Najchłodniej będzie w sobotę do 6, cieplej już w niedzielę do 10, dlatego że został zepchnięty ciepły front, który przyniósł nam takie wysokie temperatury do 16 stopni w czwartek. Ten front ciepły został już zepchnięty przez chłodny, dlatego też temperatury będą takie, jakie powiedziałem. Nie będzie też już tak mocno wiał wiatr, bo w czwartek, w piątek w górach, w porywach wiał nawet do 120 km na godzinę, ale i to i tak nie był tak silny wiatr, jak na północy naszego kraju, gdzie na Bałtyku, na zachodzie wybrzeża, gdzie biał jeszcze mocniej. A wszystko dlatego, że mieliśmy do czynienia z bardzo dużą różnicą ciśnienia między centrum niżu nad Skandynawią, a tutaj nami. Ta różnica ciśnień wynosiła 36 hektopaskali. No i potrzeba było czasu, żeby to ciśnienie się wyrównało, a jak ono się wyrównuje, to wieje mocno wiatr. A zatem weekend ładny, dobry, spokojny, choć nie za gorący. Do miłego usłyszenia.